doborowym dowodził oddziałem i wszyscy idą wyprostowani niebieską aleją, jakby manewr odchodzimy, powiódł się i nie było wybuchu, który miał zamienić ciało Polski w proch, a ich rozszarpać na kawałki, by nie było ani śladu, ani nadziei. Tak chciano ich ośmieszyć i każdą kroplę krwi zamienić w krople farby drukarskiej, niosącej kłamstwo za kłamstwem. Tak chciano ich ośmieszyć z każdej nitki ich mundurów, snuć odwieczną szatę zdrady, narzucać ją na usłużne plecy. Lecz statek ich powietrzny rzucony na złom, na deszcz, na rdze, Feniksa się zamienił, by w górę serca unosić niepokorne, a oni wkraczają teraz do nieba. Dwaj prezydenci, generał Błasik, Anna Solidarność, Janusz Kurtyka, kapitan Protasiuk, admirał Karweta i pozostali zrównani w szarży bohaterstwem śmierci, w niebo wzięci, w blaski ideałów, bo tylko wiara w nie czyni cuda, gotowi przyklęknąć i pochylić głowy przed potęgą ofiary najwyższej, odznaczonej dziurą w magii, oblepionej katyńską ziemią czaszce. Witają ich w milczeniu oddziały powstańców, podchorążowie Wysockiego, zwycięska kawaleria, polegli w potyczkach i dobici bagnetami. Kto służył ojczyźnie, odnajdzie ją w niebie. Nie widzą już smoleńskiej mgły, ani plugawego spektaklu umywania rąk, odznaczania zdrajców i stawiania pomników najeźdźcom i uginania karków i powszechnej hańby milczenia. Wkraczają teraz do nieba i śpiewają im aniołowie, tak piękni i młodzi, jak stewardesy, które wytrwały przy nich do końca. Wkraczają do nieba i wita ich Chrystus, przejmuje stery i ofiarowuje im Polskę.